Cześć wszystkim, tu Ponio 7. Ostatnio całkiem sporo pogrywał sobie w Age of Empires Online, a ponieważ jestem tak leniwy, że nie chce mi się nic dalej nagrywać z Hostile Waters ani żadnej innej gry, więc pomyślałem, że skoro i tak już gram w Age of Empires, to nagrywam trochę filmów z tej gry, pokażę na kanale, może komuś się spodoba. Dobra, w każdym bądź razie, do Age of Empires Online. Start ona miała już jakiś dobry czas temu, czy nie wiem, czy to był luty tego roku, czy coś takiego. Nie, jeszcze dawniej to było. Sorry, nie przypomnę sobie. Coś koło rok temu miała start. No i to był taki, powiedzmy, dosyć fal start ze strony Age of Empires, ponieważ strasznie drogie było wszystko. I cóż, płaciło się 30 euro za jedną cywilizację, a cóż, dostawało się tylko jedną cywilizację, a potem trzeba było jeszcze inne rzeczy dokupywać i właśnie większość ludzi stwierdziła, że nie zamierza tyle płacić za tą grę, więc no cóż, nie przysporzyła sobie zbyt dużego grona fanów. Teraz jest ona dostępna na Steamie jako free to play, w sumie wcześniej już była free to play, ale teraz znacznie obniżyli ceny. Cena pierwszej cywilizacji do odblokowania to już 5 euro jest. I tak w sumie za to można kupić całą grę, ale twierdzę, że naprawdę to jest bardzo fajna gra Age of Empires Online, że naprawdę mi się bardzo podoba i bardzo się cieszę z tego zakupu. I cóż, ja jako pierwszy raz cywilizację kupiłem sobie Greków. No i to jest jeden z questów. Tu jest jeden z... jak ktoś się interesuje, to jest jeden z questów na Cyprze. Otóż jest tam seria takich questów, znaczy, że trzeba pokonać 12 królestw. To jest jeden z tych questów, więc pomyślałem, że sobie go nagram i o to widzicie przed waszymi oczyma. Okej. Mój partner koopowy to jest jakiś random, którego udało mi się znaleźć. Dosyć ciężko znaleźć teraz jakiegokolwiek partnera do jakiegokolwiek questa, ale jak czasami się znajdzie, to można pograć całkiem fajnie. No i cóż, on gra Egipcjanami. W sumie Grecy i Egipcjanie to dwie rasy, cywilizacje, od których zaczynało Age of Empires Online. Grecy to taka bardziej standardowa cywilizacja, mógłbym to nazwać. Cóż, mają jednostki, flotę, artylerię, wszystko co można by pomyśleć, że powinna mieć cywilizacja w grze Age of Empires. Egipcjanie podobnie, są bardzo podobną rasą, ale nie grałem nimi, ale ponoć są bardziej nastawieni na ekonomię oraz na swoich kapłanów. Cóż, są jeszcze trzy rasy. Są jeszcze Celtowie, Persowie oraz Babilończycy, z czego ostatni dwoje są... można grać tylko po wykupieniu ich. No, nie można grać nimi za darmo, tylko trzeba ich wykupić, żeby... Można demo zagrać nimi, jedną misję, a potem jeżeli chcemy zagrać więcej, to musimy ich wykupić. Natomiast Grecy, Egipcjanie i Celtowie są dostępni jako darmowa cywilizacja. Z czym jako darmowa cywilizacja mam na myśli tu, że są pewne ograniczenia, to znaczy nie można ekwipować lepszego ekwipunku w grze, część budynków jest zablokowana, PvP jest zablokowane w pełni, zresztą tam tylko parę rzeczy w PvP jest, powiedzmy tak, do przetestowania. W każdym razie ograniczenia są dosyć spore, ale jest to jedno dosyć bardzo fajne ale, gdyż cywilizacja odblokowuje się za taką jakby wewnętrzną, wewnątrzgrową walutę, która nazywa się Empire Points. Te Empire Points można zarabiać robiąc questy, nie są to zbyt duże sumy. Ale ja teraz no mam już 37 level. Zbyt dużo questów nie robiłem, bo część questów to po prostu gramy z, pomagałem innym ludziom, więc niezbyt często robiłem swoje questy. Więc jakby się postaram, mógłbym znacznie więcej moich questów robić, wtedy pewnie myślę, żebym zarobił więcej Empire Pointsów. I chodzi o to, że mam teraz już 250 Empire Pointsów, a do odblokowania pierwszej cywilizacji potrzeba nam 400, więc myślę, że jak ktoś się uprze, może spokojnie dotrzeć za darmo tutaj do wszystkiego. Okej, dobra. Misja, dobra.
Co tu mamy do zrobienia? Mamy dosyć taka standardowa misja podbojowa. Trzeba zniszczyć 4 fortece. I co, już myślałem, że będzie trochę większa jadka, ale okazało się, że bot nie za bardzo tutaj popisuje się w tej misji. No cóż, co ja na początku robię? Jak widzieliście, na początku dosyć szybko pobudowałem drugi Town Center i puszczam wszystkich wieśniaków, ile się da w sumie, do drewna. Teraz już w sumie przeszedłem do trzeciej ery, więc powoli zacznie się coś dziać. No i cóż, na początku zawsze lubię się dozbroić. Dozbroić, poulepszać wszystko, co się da. I jak już zapewnię sobie duży przypływ surowców, duże ulepszenia, to wtedy wychodzę z moimi jednostkami. No i staram się i niszczę przeciwnika, bo cóż, zazwyczaj wtedy pod koniec gry mam już taki duży przypływ surowców, że mogę zalewać przeciwnika fala za falą jednostkami. I w sumie na razie boty się łapią po prostu na to. Okej. Co my tu mamy? Trochę ludzi posyłam do żarcia, wiadomo, żeby móc szkolić nowych villagerów. Trochę sił sobie zbieram do obrony. Na początku dostaliśmy twierdzę, więc całkiem pomaga na początku w obronie. Tutaj postawiłem sobie świątynię. Całkiem ona pomaga w obronie świątynia, ponieważ leczy nasze jednostki, dzięki czemu po każdej fali przeciwników nasze jednostki nie męczą się tak bardzo, więc pomaga to znacznie w obronie. No i cóż, już zaczynam powoli zbierać moją ulubioną kombinację jednostek dla greków, to znaczy hoplici oraz łucznicy. Znaczy, no cóż, się jakoś dziwnie nazywa Toxiotis. W sumie wszystkie jednostki greckie mają jakieś takie dziwne nazwy i można sobie połamać na ich język. W każdym bądź razie Grecy mają właśnie dobrą piechotę, całkiem niezłą, oraz świetnych łuczników. Łucznicy, Toxiotis, chyba tak się nazywają, może coś mylę, są dostępni już od drugiej ery i zadają zwiększone obrażenia piechocie. U Greków to chyba jedyna rasa, cywilizacja znaczy, której łucznicy z drugiej ery potrafią zadawać zwiększone obrażenia piechocie. U większości cywilizacji łucznicy z drugiej ery zadają zwiększone obrażenia łucznikom, więc są tak trochę useless. Natomiast u Greków już można całkiem nieźle, już od drugiej ery, przyspamować tymi łucznikami i oni świetnie się nadają do obrony na początku, gdzie inne cywilizacje do obrony na początku zazwyczaj po prostu budują dużo wież. Jeśli ich łucznicy, jak wspomniałem, są useless. Dobra, skończyły mi się tu już brusze, więc zaczynam powoli budować farmy. Jak wspomniałem, na początku lubię dużo wysyłać ludzi do drewna. Dzięki temu mogę budować więcej budowli. W sumie drewno jest potrzebne do wszystkiego. Do budowania budowli, do szkolenia łuczników, do robienia ulepszeń. Więc na początku drewno jest bardzo, bardzo ważne i większość wieśniaków powinno się właśnie wysyłać do zbierania drewna. Ok, tutaj w międzyczasie komputer podsyła od czasu do czasu jakieś fale przeciwników, ale nie są zbyt groźne. Zwłaszcza przy tego, że mamy twierdzę do obrony. A i tak postawię trochę tej wież, żeby pomogły. No i co? Tutaj powoli już mój market zaczyna pracować, jak ktoś nie pamięta. Można postawić, w Age of Empires można postawić market i wtedy można wysyłać karawany do swojego sojusznika, co jest nieskoczonym źródłem złota. Właśnie przez to w sumie Age of Empires bardziej cieszyło się w PvP, jeżeli chodzi bardziej w trybach 2x2 niż 1x1, bo 2x2 są te karawany, jest nieskoczone złoto, więc można bardziej się pobawić, natomiast 1x1 to odpada i jedyny w sumie dochód złota to kopalnie, które po pewnym czasie się kończą i wtedy zaczyna się gra na przetrwanie. W sumie można handlować też samym sobą, ale wtedy dochody są dosyć mizerne i zabawa na tym cierpi. Okej. Dobra. Trzecia era. Co tu się na razie dzieje? Trochę na razie mam mało żarcia, więc pewnie zaraz zacznę dobudowywać sobie kolejne farmy. Właśnie.
też dużo drewna się na początku przydaje, jeżeli chcemy pobudować sobie więcej farm. Dobra, tutaj sobie postawię drugą wieżę do dodatkowej obrony. Tutaj się cały czas wycina las, no i trochę to jeszcze potrwa. Pozbieram sobie więcej surowców, jeszcze trochę lepiej się ulepszam i wtedy może coś się zacznie dziać. Okej, tutaj sobie pobuduję dodatkowe chatki. W grze powinno się mieć przynajmniej jednego dedykowanego wieśniaka, który non stop będzie budował chatki. Ponieważ jeżeli tego nie będziemy robić, to dosyć szybko zapełni nam się populacja i obudzimy się z ręką w nocniku. Dobra. To ja atakuję mojego sojusznika, ale jego twierdzę całkiem prosto daję sobie radę ze wszystkim. Muszę wspomnieć, że te zadania, które nagrałem, nie okazały się jakoś zbytnio fascynujące, ale było trochę rozruby. Mój sojusznik też okazał się niezbyt... niezbyt, jakby to ująć... Nie mogę znaleźć właściwego słowa. Niezbyt fascynujący, powiedzmy. Okej, dobra, tutaj uniwersytet. Grekowie mają parę fajnych ulepszeń w uniwersytecie, między innymi zmniejszenie czasu ulepszeń, tworzenie ulepszeń o 40%. O, tutaj możecie zobaczyć ubranie moich chłopów. W tej grze można kupować takie jakby skiny dla swoich żołnierzy. Jak ktoś nie wie, jak działa Age of Empires Online, to właśnie jest tutaj system ekwipunku, że naszych żołnierzy możemy ekwipować przedmioty, wtedy wszyscy żołnierze danego typu będą mieli zwiększone obrażenia czy coś. Jest też system tych jakby skinów, się nazywa Vanity Items, które nie wpływają w żaden sposób na staty, tylko wpływają na wygląd i właśnie. I stwierdziłem, że te czapki magiczne całkiem śmiesznie wyglądają. Okej, trochę więcej farm, trochę więcej farm. Kiedy już się zacznie produkcja, masowa produkcja piechoty, to duża ilość farm bardzo się przydaje, dzięki temu można praktycznie non-stop budować piechotę fala za falą, aż do zapewnienia populacji i nie troszczyć się zbytnio o nic. Okej, już wspomniałem, moim ulubionym połączeniem jednostek w tej grze są, przynajmniej jeżeli chodzi o Greków, są hoplici i łucznicy. Mianowicie, hoplici to piechota z trzeciej ery, mają dużą odporność na pociski oraz dużo HP, więc takie jakby bardziej tankowi są. No, dzięki czemu stanowią przednią straż moich łuczników. I co ponadto? Zadają zwiększone obrażenia kawalerii. Nie są to tak duże jak obrażenia jak w przypadku włóczników. Włócznicy zadają 4-krotne obrażenia, hoplici średnio 2-krotne, ale hoplici mają znacznie większą przeżywalność i sprawdzają się w większej ilości sytuacji, więc myślę, że to znacznie lepszy wybór. Ponadto, dzięki temu, że mają dużą odporność na przebicia, świetnie nadają się podczas ataków na miasta, dzięki czemu mogą dłużej przeżyć ostrzał z wież czy fortec. To jest bardzo użyteczne. Nadto używam jeszcze, jak ktoś nie wie, jest tu taki system, który nazywa się doradcy, z angielska advisorzy. Znaczy, że możemy dobrać sobie 4 karty doradców. Każda karta daje nam jakiś określony bonus, który aktywuje się w jakiejś erze. No. Właśnie dobieramy siebie sobie po jednym bonusie na jedną erę. I w moim przypadku właśnie na trzecią erę dobrałem sobie advisora, który zwiększa obrażenia piechocie przeciwko budynkom o 30%. Dzięki czemu takie oddziały hoplitów właściwie zamieniają się w mini tarany. Wchodzą w budynki wroga jak w masło i właściwie nic więcej nie trzeba podczas oblegania miast, tylko buduje się taki olbrzymi oddział hoplitów. Radzą sobie z kawalerią, radzą sobie z łucznikami. Buduje się trochę łuczników do rozbrajania piechoty. No i w sumie
to może całkiem w sumie dosyć sprawnie niszczyć większość miast. No to tutaj sobie jeszcze będę dobudowywał te trebuszety, nazwijmy to. Ponieważ, żeby przyspieszyć trochę ten, żeby zminimalizować trochę straty, przyspieszyć trochę rozwój wydarzeń. Okej, dobra, troszkę więcej liczników, troszkę więcej piechoty, troszkę więcej rozrudy. No, już powoli się tam dochodzę do końcowych ulepszeń, już jak widzicie jestem w czwartej erze. Moje dochody już powinny być całkiem niezłe, teraz właśnie wziąłem upgrade, dodatkowe zwiększenie handlu. No i tutaj cały czas atakują, też nas od boku, ale no tutaj omurował się sojusznik, stawia dużo wież, więc nie pozwalę jemu się tam bronić z tej strony, a my raczej powinien dać sobie radę. O, dobra, z tamtej strony powoli kończy nam się drewno, więc też przenoszę część robotników tutaj, żeby cieli sobie. W sumie mam już dosyć spore zapasy drewna. Ale cóż, zawsze można mieć więcej, więc skoro się i tak nudzą, to niech przynajmniej coś pociekają sobie. Okej, dobra, więcej chatek. Ponieważ czemu by nie? Większa populacja zawsze jest mniejsza. Okej, i teraz powoli zacznę sobie robić trebuszety. Znaczy, to nie są trebuszety, nazywają się jakoś dziwnie, naprawdę. Znowu jakaś grecka nazwa. Można sobie język połamać, więc nie będę tego wymawiał. Będę mówił, że to są trebuszety, ponieważ działa właśnie jak trebuszety z Age of Empires 2. Jak ktoś pamięta, są najpotężniejsze machiny obleżnicze, mają największy zasięg w grze i obrażenia. Dzięki czemu mogą spokojnie niszczyć fortece, wieże, centrum miasta, nie otrzymując żadnych obrażeń. Ale coś za coś, żeby strzelać muszą się rozłożyć, a jeżeli chcą się przemieszczać, muszą się rozłożyć, co im zawsze zajmuje trochę czasu. No i kiedy są złożone, nie potrafią się bronić i tak dalej, jak można się domyślić. Ale jednocześnie to są najlepsze maszyny obleżnicze w grze. Okej, dobra, tutaj się już drewno wycięło, skieruję ich tutaj, żeby trochę sobie pocieli. No i co? Trochę mi złota dalej brakuje. Ale to raczej przez to, że cały czas używam jakieś upgrade'y. Robię. Upgrade'y kosztują mnóstwo złota, to jest czwartej ery. Tutaj mi chyba zapingował, że mam dużo nieużywanych villagerów, więc ich wyślę do roboty. No i cóż, można chyba powoli wychodzić. Mam już dwa trebuszety, to jest co całkiem zadowalającą ilością. Sporo piechoty, trochę łuczników. No i za chwilę będzie jakaś większa jatka pewnie. Tutaj trochę próbował podkopywać złoto spod mojej bazy, ale spod naszej bazy właściwie, ale mu się to nie wyszło na dobre. Okej. Jak widzicie, tutaj jest pierwsza twierdza, całkiem mocno obsadzona. Chciałbym się szturmować to z taranami, to no, byłoby całkiem ciężko, bo widzicie, są na klifie, więc trochę obrażeń by otrzymały te tarany, zanim by doszły na miejsce. No cóż, Grecy właśnie mają w sumie trzy jednostki obleżnicze. Są to tarany. Tarany zadają bardzo duże obrażenia, podobne do trebuszetów, ale no, są wolne i muszą najpierw podejść do celu, zanim zaczną bić. Za to są już dostępne od trzeciej ery, więc jeżeli ktoś chce rushować, to może tutaj tym próbować. Są również balisty. Balisty, cóż, nie muszą się rozkładać, żeby strzelać, ale zadają znacznie mniejsze obrażenia od trebuszetów i mają znacznie mniejszy zasięg. Co czasami właśnie okazuje się, że obrażenia balist przeciw budynkom są naprawdę mizerne i zanim cokolwiek
uszczerbnął jakieś twierdzy, to można się zasnąć naprawdę. Okej, tutaj przeciwnik atakuje mnie z boku. Tu wyciąłem mu las, w sumie otworzyłem mu większą drogę, więc wycofam trochę wieśniaków. No i co, postawię sobie dodatkową twierdzę. To będzie bronić moich wieśniaków, powinno być spoko. W tym czasie tutaj drebuszety porozwalały fortece, wszystko co się dało, więc się składam. Okej, i parę dodatkowych jeszcze mnichów. Ciągnę za moją armią, żeby no... W międzyczasie trochę podleczą moich żołnierzy, trochę pokonwertują. Zawsze opłaca się mieć parę ich za plecami. Okej, tutaj więcej strzał. Teraz wziąłem sobie wynajdowanie greckiego ognia. Też taki fajny upgrade. Chyba tylko Grecy mają taki upgrade, że łucznicy zadają zwiększone obrażenia budynkom, jednostkom obleżniczym i statkom. Całkiem przydatne. Okej, dobra, rozkładamy te trebuszety, niszczymy wieże i tak powoli posuwamy się dalej. Że to nie jest najszybszy sposób ataku trebuszetami, ale jest bardzo skuteczny i no, działa. Dobra, tutaj trochę więcej upgrade'ów. Już mi zaczyna się powoli kończyć kamień. No i twierdza zbudowana. Jeszcze postawię sobie mur. Ot tak, żeby mnie tu nie zaczepiali. No i dobra. Nie, trebuszety już wyczyściły jedną bazę. Tutaj sojusznik atakuje drugą. Dobra, nie będę go zaczepiał. No i chyba gdzieś się zbliżamy, bo są farmy. A tutaj atakują mnie od tyłu uników, ale to im się nie uda. Za dużo łuczników. Okej, więcej wiesz. Roztrawiamy te buszety i zaczynamy ponowny ostrzał. Balisty! Balisty są dosyć fajne, jeżeli chodzi o łuczników wroga. Jeżeli widzicie, że wróg robi dużo łuczników, to gdzieś tak salwa z czterech balist pozwala zniszczyć cały oddział łuczników, jeżeli stoją w grupie. Więc to jest właśnie zaleta balist, w przeciwieństwie do trebuszetów. Ale tak jak wspomniałem, trebuszety znacznie lepiej nadają się do oblegania miast. Dobra, tutaj przeciwnik wysłał trochę wojska, co by się udało uzbierać. To jest chyba wada właśnie przeciwnika, że atakuje małymi grupami. Jeżeli dobrze mu pójdzie rozwinięcie ekonomii i będzie robił dosyć duże grupy wojaków, to będzie atakował dużymi grupami. Ale jeżeli rozwalimy mu ekonomię, to będzie posyłał na nas małe grupki, które dosyć szybko będą wyrzynane w pieni właśnie. Taka jest wada przeciwnika komputerowego. Na trudniejszych questach, na wyższych poziomach gra próbuje jakby trochę rekompensować tą głupotę przeciwnika komputerowego i po prostu daje mu takie nieczystą przewagę, daje mu lepsze jednostki, silniejsze, z lepszymi statystykami, albo jakąś początkową przewagę. No cóż, najwidoczniej twórcy gry stwierdzili, że inteligencją i tak nigdy nie dorówna, więc... A poziom trudności musi być. Okej, dobra. Powoli tutaj wchodzimy mu do drugiej bazy. Ma całkiem sporo balist. Jak widzicie, trochę poszczypali moich hoplitów, te balisty, zwłaszcza te obrażenia obszarowe. Dobra, tutaj dokupuję sobie trochę kamienia na markecie, żeby zrobić upgrade'y. No i cóż, dobra, co to się dzieje? No, nawalają się dalej. Oho, to jest właśnie jedna z tych silniejszych jednostek. Tylko komputer może sterować. Od czasu do czasu po prostu z budynku szkoleniowego wyjdzie, zamiast zwykłej jednostki wyjdzie jednostka literna. Jest taka właśnie większa, ma znacznie lepsze statystyki. No i jak widzicie, udało mi się skonwertować mnichami taką jednostkę. Więc fajnie to jest. No i cóż, zbliżamy się. Sporo budynków szkoleniowych, sporo wież. Na chwilę będą same gruzy. No i też. No. Trochę się dzieje. Jest to aż tak poważna jatka.
jak czasami bywa. Zwłaszcza jak gra się w trybie skirmisz, to komputer potrafi zauważalnie więcej, znacznie szybciej produkuje jednostki, znacznie szybciej się rozwija i atakuje znacznie agresywniej. W questach mniej więcej do 40 levela to komputer nie stanowi żadnego zagrożenia. Okej, dobra. Tutaj skończyło się kopanie, więc każę im tam przejść w tamtą stronę. Niech się nie lenią. W tym czasie moje jednostki naparzają się, nie trzeba ich zapewne pilnować. No cóż, to znowu trochę mi złota zeszło na upgrade'y. Więc nie będę przez chwilę mógł doszkolić wojska, ale dobra. Z taką ilością karawan złoto szybko się teraz odnowi. Okej, kolejne wieże. Wiadomo co robimy. Spokojnie sobie je strzeliwujemy w tym czasie. W tym czasie mnisi podleczą nasze wojska. Jest fajnie. Okej, tutaj trochę wolnych, tutaj trochę wolnych. Zawsze pod koniec, gdy mam mnóstwo wolnych villagers, bo jak już się ma taki duży dochód, to w sumie już nie dba się o to wszystko tak bardzo jak na początku. Dobra, i co my tu mamy dalej? Mój mur piękny stoi. O, skorpion, znaczy balista strzela w naszych. Celność tych trebuszetów chyba w starciu z jednostkami jest dosyć umierna, więc do tego się nie za bardzo udałem. Dobra. Chodzimy teraz już bez pardonu. Jak sobie trebuszety postrzelają do twierdzy. Twierdze są dosyć twarde do zniszczenia. Ale centra miasta już spokojnie powinny paść pod... Okej, tutaj są nasze posiłki, trochę łuczników, trochę piechoty. No, okej. No i to by było na wszystko. Widocznie mój sojusznik zniszczy tam pozostałe, z pozostałą fortecę. Tutaj jeszcze trochę rozruby jest. No i cóż, pozostaje jeszcze zbieranie skarbów. Na każdej mapie są skarby. Są one tam pilnowane przez strażników. Jeżeli chce się dobrać do skarbu, to trzeba rozwalić strażników i potem zebrać. No i w skarbach są najróżniejsze przedmioty. Może to być ekwipunek dla żołnierzy, może to być surowce do wytwarzania przedmiotów, może to być skrab, który nadaje się tylko na sprzedaż. Ale dosyć urozmaicają rozgrywkę, no i zawsze to jest jakiś skarb, więc zawsze jest ta żądza, żeby pozbierać wszystkie skarby z mapy, więc... Tutaj właśnie po wykonaniu celu misji jeszcze pozostaje się przez parę minut, żeby pozbierać te wszystkie skarby. Dobra, dobra, poszukamy sobie. O, tutaj jest jeszcze jakaś baza niezniszczona, też sobie zniszczę. No i cóż. Tak widzicie, nie było zbyt trudno. Bardziej taka jakby... formalność. Narobić wojska, zrobić trochę trebuszetów, jedziemy, rozwalamy i do widzenia. Następna misja. Ale bywają też ciekawsze misje. Jeżeli będziecie chcieli, też ponagrywam, jakieś ciekawsze misje pokażę. Mi się bardzo podoba ta gra. Muszę stwierdzić, że w sumie wychowałem się na Age of Empires, bo była to jedna z moich pierwszych gier, jakie miałem na komputerze. Więc mam dosyć spory sentyment do tej serii. No a poza tym... No cóż, nie jest aż tak droga, jak powiedzmy inne teraz 5 euro. Jak mówię, wydałem 5 euro i całkiem nieźle można się bawić. Resztę contentu można sobie w sumie dokupić za te Empire Points zdobywane w trakcie rozgrywki, więc nie trzeba się zbytnio wysilać, znaczy no, wykosztowywać. A zabawa według mnie jest całkiem przednia. Zwłaszcza jeżeli chodzi o tryb kooperacji, które również można grać z przyjaciółmi, co jest wtedy jeszcze fajniejsze. No i cóż, tam zniszczyliśmy obrońców, jeszcze tutaj paru zostało. Obrońcy skarbów mają bardzo duże statystyki, więc często cała armia potrzeba jest, żeby do wybicia jednego obozu. O, i oto mój sojusznik, jak widzicie, zrobił całą armię trebuszetów.
Tak. Jeszcze innych parę takich podobnych pomysłów zobaczymy od niego w następnych zadaniach. Nagrałem z nim właśnie parę zadań i... Więc zobaczycie, nie będę nic mówił. Dobra, dobra. No daj, niech sobie strzelają, jak się nudzą. W tym czasie przeniosę wojska do tego ostatniego obozu. Ubiję strażników, zbiorę skarby i to będzie tyle, jeżeli chodzi o to zadanie. Dobra, już to całkiem blisko. Krówki niech sobie pójdą do miasta, czemu by nie. Właśnie, komputer też nigdy nie wykorzystuje krówek w tej grze. Właśnie zawsze jak się atakują w niego bazę, to widać często krówki, które leżą i... Znaczy, stoją sobie niewykorzystane i... Okej, dobra, to by było na tyle. Już mój sojusznik zebrał ten ostatni skarb. No i dobra, wracamy do miasta. Oddajemy questa. No jak widzicie, tutaj za chwilę 4 Empire Points za 30 minut siekaniny. Jak pewnie ktoś byłby dobry, lepszy, to mógłby się szybciej to streścić. A na wyższych poziomach jest mnóstwo questów za Empire Points, więc jak się będzie sporo grać, to można sobie sporo tego nabić i nie trzeba zbyt dużo wydawać. Okej, tutaj mamy trochę ekwipunku. Zaraz tutaj zobaczę, tutaj posprzedam krapy. To się może przydać do kraftowania. To jest krab, to jest krab. To jest ulepszenie dla merchantów, żeby dawali więcej złota z handlu, więc sobie wezmę. Dobra. To na sprzedaż. No i dobra. Za chwilę będzie następny quest, ale to już w następnym filmie. Na razie dziękuję wszystkim za uwagę. No i cóż, mam nadzieję, że podobało wam się. Niedługo wrzucę kolejne filmy z Age of Empires Online, kolejne questy, więc trzymajcie się, na razie.